Z komentarza świętego Augustyna biskupa do listu świętego Jana. Co było od początku, cośmy usłyszeli o słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami i czego dotykały nasze ręce. Jakże można rękami dotknąć Słowa, tylko dlatego, że Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. To zaś słowo, które stało się ciałem, aby można było go dotknąć, stało się ciałem z Maryi dziewicy. Ale nie wtedy stało się słowem, bo takim było na początku, mówi Jan. Patrzcie, jak list Jana potwierdza jego Ewangelię, której słowa właśnie usłyszeliście. Na początku było słowo, a słowo było u Boga. Może ktoś mógłby sobie pomyśleć, że to, co jest powiedziane o Słowie Życia, odnosi się ogólnie do Chrystusa, a nie do Jego ciała, którego dotykano? Otóż zauważcie, co mówi święty Jan, bo życie objawiło się, a zatem Słowem Życia jest Chrystus. A jak się objawiło to życie? Albowiem było ono na początku, ale nie było objawione ludziom lecz było objawione aniołom, którzy je oglądali i spożywali jako swój chleb. Cóż jednak mówi pismo? Chleb aniołów spożywał człowiek, a więc samo życie objawiło się w ciele. Stało się tak dlatego, aby i oczy mogły ujrzeć rzeczywistość dostępną tylko sercu, by i serca zostały uzdrowione. Bo tylko serce może ujrzeć Słowo, ale ciało można dostrzec i oczami ciała. Zostało nam dane ujrzeć Słowo, stało się ono ciałem, które można oglądać, aby w ten sposób zostało w nas uzdrowione serce, byśmy nim mogli ujrzeć Słowo. My o nim świadczymy, pisze Jan, i głosimy Wam życie wieczne, które było w Ojcu. A nam zostało objawione. To znaczy, objawiło się ono wśród nas, lub też, wyrażając się jeszcze jaśniej, nam się ono objawiło. Oznajmiamy Wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli. Posłuchajcie uważnie, najmilsi. Oznajmiamy Wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli. Oni widzieli samego Pana, obecnego w ciele. Słyszeli słowa, Wypowiedziane Jego ustami i wam je oznajmili. A więc my też usłyszeliśmy, choć nie widzieliśmy Pana. Czyż więc jesteśmy mniej szczęśliwi niż ci, którzy go i widzieli, i słyszeli? Ale apostoł mówi jeszcze, abyście i Wy mieli łączność z nami. Oni widzieli, a my nie. Lecz pomimo to, mamy łączność z nimi. Bo wspólnie z nimi wierzymy w to samo. A mieć z nami łączność, znaczy mieć ją z Ojcem i z Jego synem, Jezusem Chrystusem. Piszemy to w tym celu, dodaje Jan, aby Wasza radość była pełna. Pełnia tej radości polega, zdaniem Jana, na tejże łączności, miłości i jedności.